Witaj. Zapraszam Cię na kolejną relację z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i potwierdzić, że nasze życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje, naprawdę trwa dalej. Posłuchajmy fragmentów z kilku wywiadów znanej i lubianej polskiej pisarki Katarzyny Grocholi, która opowiedziała o swoim doświadczeniu bliskim śmierci. Zaczynamy. Kiedy pracowałam jako salowa w szpitalu, widziałam wielu umierających ludzi i któregoś dnia zdałam sobie sprawę, że nasze ciało to tylko ubranie, a śmierć to wyzwolenie. Sama przeżyłam moment, kiedy znalazłam się między dwoma światami. Lekarka, w związku z tym, że palę, wysłała mnie na tomografię płuc. Potem szczęśliwym zbiegiem okoliczności dostałam się na badania PET, które potwierdziły ogniska nowotworowe w płucach. Po prostu poszłam na chwilę na badania. Okazało się, że coś tam siedzi, a potem okazało się, że świeci na dodatek. Ja nie miałam czasu się zastanowić, pomyślałam sobie, no dobra, to nie pierwszy rak w moim życiu, ale za to ostatni. Walka z chorobą polega na tym, żeby się po pierwsze nie przestraszyć, po drugie skonfrontować się z rzeczywistością. Po trzecie, sposoby leczenia naprawdę są lepsze niż 30 lat temu. Można szukać pomocy również u psychoterapeutów i u psychiatrów, żeby przynajmniej w tym pierwszym momencie nie być cały czas w lęku. Rak nie jest końcem życia, czasami, ale wszyscy i tak kiedyś będziemy umierać. Przeprowadzono pierwszą operację, później jeszcze jedną poprawkową i przyjęłam to z dużym spokojem. Leżałam w szpitalu i wiem, jak to zabrzmi i od razu przepraszam wszystkich. Zresztą obojętne, co pomyślicie. Leżałam w szpitalu i miałam ciężki krwotok po operacji, 8 dni, w sytuacji beznadziejnej, bo jak mnie lekarz spotkał, ten, który mnie do szpitala przyjmował, rok potem na przystanku tramwajowym, to powiedział: Boże, myślałem, że pani nie żyje. Jakie to szczęście, że pani żyje. Więc po beznadziejnej operacji miałam beznadziejne 8 dni. Potem krwotok i cały szpital nie był w stanie tego zatrzymać. Wywieźli mnie z powrotem na salę, więc zapaliłam papierosa w tej sali, bo już wiedziałam, że jest wszystko jedno. Mówię o tym papierosie nie dlatego, żeby promować to obrzydlistwo, tylko dlatego, że byłam przytomna, nie straciłam przytomności, nie byłam w innej rzeczywistości. Natomiast to, co wtedy widziałam i to, co poczułam w drzwiach mojej sali, nie ma słów, by w pełni mogłyby to wyrazić. Doświadczyłam harmonii, spokoju i poczucia, że jestem w pełni akceptowana i kochana. Ale to tak, jakbym głuchemu opisywała muzykę. Zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, ale mam więcej niż pewność, że w tak zwanym tam jest po prostu bardzo, bardzo dobrze. Opisywałam to w książce Zielone Drzwi. W drzwiach mojej sali wisiał krzyż. Pod nim siedziała ćma, a w drzwiach byli wszyscy zmarli. Absolutnie wszyscy, miliardy, wszyscy. Wszyscy się w tych drzwiach zmieścili i wszystkich twarzy widziałam tak jak twoją, a jednocześnie widziałam zadrapanie przy klamce. Ale to nie były obrazy przenikające się i przeszkadzające. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To nie była śmierć kliniczna ani ciężki przypadek schizofrenii. Poczułam tak nieprawdopodobne bezpieczeństwo i miłość, która nie ma nic wspólnego z żadnym uczuciem, którego kiedykolwiek doznałam. To nie była iluminacja, to była wszechogarniająca, troskliwa, po prostu miłość. Wtedy się przestałam bać. Lekarz wszedł przez te drzwi, nie zaburzając jednej twarzy i jednego obrazu i tej zielonej, pięknej łąki. I wtedy się okazało, że jakimś cudem krwotok ustał. Ja po prostu wiem, ja rozpoznaję. Oglądam filmy Życie po życiu, czytałam Raymonda Moody'ego jako młoda dziewczynka, bo byłam zafascynowana tematem śmierci. Nie zapominaj, że pracowałam w szpitalu. 46 osób przy mnie umarło. Byłam gówniarą 19-letnią, która nic nie wiedziała o życiu i o śmierci. I nie było też wtedy książek o towarzyszeniu, Idź ku światłu, tunelów i tych rzeczy. Byłam przy tych ludziach, trzymałam ich za rękę, towarzyszyłam im. Bo nic innego nie mogłam zrobić.
Widziałam, jak umierają i ja wiem, że Bóg jest, bez względu na to, w jakiej postaci. I też wiem, gdzie Go nie ma. Rozpoznaję w internecie opowieści ludzi, którzy coś przeżyli, ponieważ oni się posługują tym rodzajem niemożności powiedzenia, który ja rozumiem. Na tym kończymy dzisiejszą relację. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.